Bielecki, blog Bielecki jest. Dziś zapraszam Was na degustację piwa, które powstało w kooperacji Browaru Bytów oraz browaru Rockmill. Będzie to Imperialny Porter. Stoją dwie buteleczki, ale o nich za chwileczkę. Teraz dlaczego to, a nie inne piwo akurat dziś spróbuję dla Was. Film prawdopodobnie pokaże się w poniedziałek, jeżeli zdążę, to być może nawet jeszcze dziś, czyli w niedzielę. Miałem okazję dzisiaj biegać dychę do maratonu, właśnie czwartą z cyklu. Powiem Wam tak, wynik naprawdę niezły się udał, zwłaszcza biorąc pod uwagę moje przygotowania do biegu, których tak naprawdę praktycznie nie było. Zresztą ostatni tydzień również mnie nie było w domu, tak jak Wam zapowiedziałem w poprzednim filmie odnośnie degustacji piwa. Znikam na tydzień, byłem w Toruniu. O tym będzie osobny wpis. I nie miałem możliwości tak naprawdę ostatnich 2-3 tygodni w ogóle nic poćwiczyć, przygotować się do samego biegu. Ale tak, wynik, jeżeli chodzi o progres, pierwsza dycha do maratonu z obecnej edycji była prowadzona na tej samej trasie. Wtedy wynik po blisko godzina 5, z tego co pamiętam. Niespełna. Teraz wynik poprawiony na 55,59, z tego co pamiętam. Tak więc progres 10-minutowy na tej samej trasie jest naprawdę dobrym rezultatem. Plus do tego najlepszy wynik, jeżeli chodzi o bieg na dziesiątkę w Lublinie, poprawiony o ponad 3 minuty. Tak więc jest sukces, dlatego musi być dobre piwo. Teraz tak, jak widzicie, są dwie buteleczki. Jedna ma napis na sobie P, druga ma O, minimalnie między sobą się różnią. Teraz tak, Imperialny Porter, tak jak wspomniałem, Browar Bytów oraz kooperacja Browaru Rockmill. Czym się różnią? Bo różnice są tak naprawdę bardzo minimalne. Pierwszy, akurat mam z literką O, Imperial Porter z dodatkiem kawy oraz soli. Drugi porter jest literką R, przepraszam Was, z literką P. Tak się prezentuje. Obie etykiety ze złotymi napisami. Sama etykieta czarna. I z tyłu informacje, co jest w piwie, jakie ma składniki. Kilka słów o tym, jak powstało. Teraz tak, otworzę sobie może to bez soli. Akurat to zostawię na inną okazję. Teraz tak, kilka słów o piwie. Imperial Porter. Alkohol 10% objętościowo, ekstrakt 25 wagowo, poziom goryczki. Tutaj akurat jest przedstawiony jako chmielowe szyszki. Na 6 szyszek jest, że tak powiedzmy, na jasno pomalowanych 3. Tak więc według producenta pewnie wychodzi mu o średni poziom goryczki. Do tego dwa loga Browaru Bytów oraz Rockmilla. Browar Bytów i Rockmill stworzył serię porterów imperialnych, aby podzielić się z Wami tym, co najlepsze. Receptur naszych piw przygotował Andrzej Miller, utytułowany w Polsce piwowar domowy. Zapraszamy Was do wspólnej podróży i przygody z naszymi porterami. I ponownie powtórzenie wiadomości o alkoholu oraz ekstrakcie i informacja, żeby serwować w temperaturze 12-14 stopni. Składniki: woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, chmiel, drożdże, piwo pasteryzowane niefiltrowane, mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Wyprodukowano w Browar Bytów, Kaszubski, spółka z o.o. i tak dalej z adresem. Jakie są różnice, jeżeli chodzi o składniki? W tym porterze akurat jest dodana jeszcze kawa oraz sól, bo jak widzę, w obu są płatki owsiane. Skład może nie do końca pełny, ale postaram się go Wam przybliżyć w całości na blogu we wpisie. Otwieramy, sprawdzamy, co jest w środku i mam nadzieję, że będzie dobrze, tak jak dzisiaj poszło mi na biegu. Otwieramy. Kapselek, jak widzicie, czarny kolas. Bardzo przyjemne, palone aromaty. Gdzieś jest trochę śliwki, takich owoców w likierze. Do tego pomieszane z pralinami, odrobina czekolady, kawy, ale niezbyt intensywne jak na imperialnego portera. Zobaczmy, jak w środku wygląda. Jak widzicie, piana jest beżowa, bardzo drobna. Staram się Wam tak pokazać, przechodząca do średniej. Bardzo szybko, widzę, w sumie zanika. Widzicie, już jej zostało bardzo mało. Brunatne piwo jest ciemnobrązowe, nieprzejrzyste. No, tu już tak jakby czuć śliwkę, taką suszoną. Tylko że nie jest to tak zbyt intensywny aromat, jakbym chciał. Jest słodko, właśnie takie owoce w likierze. Bardzo przyjemny aromat, ale niezbyt intensywny, nie drażniący nosa. Piwo ma 10% alkoholu, 25% ekstraktu, ale jest on praktycznie niewyczuwalny. Jest bardzo fajnie zbilansowane, bo miałem ostatnio okazję pić imperialnego stouta z Tęczynka, który miał 9,5% i kurczę, tam strasznie się alkohol wybijał do przodu i niwelował wszystkie plusy, które miało piwo. Tutaj właśnie alkohol jest dosyć dobrze zamaskowany. Dopiero teraz czuję delikatne szczypanie alkoholu na języku, więc naprawdę został fajnie ukryty. Goryczka, kurczę, powiem Wam, niska, może bardzo średnia. Nie przeszkadza w ogóle w odbiorze piwa. Aromaty, tak jak Wam wspomniałem, takie dosyć słodkie, likierowe. Gdzieś jest ta suszona śliwka. Bardzo przyjemnie się go pije, naprawdę. Jednak to był dobry wybór. Jak będę miał okazję, to na pewno jeszcze z jedno postaram się zakupić, żeby poleżało. Termin tutaj przydatności tego, którego otworzyłem, to jest 13.01.2018, drugiego to akurat końcówka stycznia 26. Tak więc tamto prawdopodobnie zostawię do końca roku, może nawet jeszcze dłużej. Myślę, że będzie wtedy jeszcze lepsze. Naprawdę bardzo przyjemne piwo. Alkohol nie zabija tutaj nic, a wręcz podbija to, co w nim jest. Bardzo przyjemne, goryczka w ogóle nie przeszkadzająca w odbiorze piwa. Kurczę, nic, tylko polecić to piwo. Postaram się więcej dla Was napisać o nim na blogu. I kurczę, czekajcie na recenzję. Zapraszam Was na sociale, Facebook, Instagram, Twitter i sam blog oraz oczywiście YouTube. Do zobaczenia, czekam na Was, pozdrawiam, cześć.